Hej, a z tej strony Eleven, to jest ponownie The Joy of Creation Story Mode. Strasznie spóźnione przez mój pobyt w Norwegii, przez masę problemów technicznych. Wracam do tej gry z niezbyt wielką chęcią, ponieważ ostatni poziom dał mi trochę w kość. Byłem nieco zesrany. Byłem małą... Nieważne, będę już używał przekleństw. Starałem się ich nie używać i tak dalej. Mamy teraz strych. Z czym stwierdziłem, że najgorsze jest za mną. Co może być gorszego? I Kitsune wyprowadza mnie z tego błędu i stwierdza, że tam będzie coś jeszcze gorszego. To co było w piwnicy? Easy. To co jest na strychu? So yeah, let's just fucking do it, okay? Nie wiem, ile jeszcze odcinków w tej serii zostanie i kiedy one będą wchodzić, ale na razie wiem, że to jest ostatni z tych, który wiem, że będę robił. Przedostatni. Ostatni, bo... Za chwilę. Why? I have been a good man. We've been good people. Why have you demons come to torture me and my family? I was saying that we've gone... Stop ignoring my questions! If I'm going to die, at least I want to know why! Can you at least give me that? Look, I'm sorry. It's just the way things have to go. It's just a part of life. For us, I mean. Their bodies are hardly keeping themselves together, so they're gathered themselves in the basement. They can't just kill you directly, you know. And I promised them I'd leave you to them. So I brought you here to... Takie deale, co? At least try to talk to you before they arrive. So before they get here and everything burns, I'd like to thank you for giving us this opportunity to see the world through the eyes of your creations. Being Michael Schmidt has been an incredible experience. I mean, I feel fantastic. I want to keep feeling like this forever. To do that, I need you to die. Leave us alone! No! Mike Schmidt! On mówi o doświadczeniu z gier, że to było dla niego piękne przeżycie, że doświadczyliśmy gier i bycie Mike'em Schmidtem w tej grze było zajebiste? Ja nie wiem, nie rozumiem. Piwnica? Wait, what? Spacja, aby zmieniać strony? Okej. Chyba będę zaraz srał. Okej. Oh shit! Oh shit! To są wszystkie poprzednie pomieszczenia. Are you fucking kidding me? Tu nie ma latarki ani nic. Ekscytacja wygrała ze mną, tak? Nie słyszałem, żeby coś szło. Dobra, jeżeli on miał na myśli to, że wow, że on miał na myśli doświadczenie z Five Nights at Freddy's 1, to znaczy, że tutaj było do tego potem duże nawiązanie. Czyli, że mamy mniej więcej działać tak jak Five Nights at Freddy's 1, czyli mamy kilka pięter jako kamery. Foxy'ego słyszeliśmy jak biegł, bo prawdopodobnie to biegło po mnie. Nie wiem, co mnie dorwało, ale to musiałem prawdopodobnie dojść na kamerze, tak to rozumiem.
Creation will break down obstacles on his way to you. Flash him on camera before he can proceed. Okay. This is kind of fucked up. Flash! Mówisz i męż! Czy on jest jeden? Nie jestem pewien, co ja robię. Co to za dźwięki? To było to, definitywnie. Okej, więc wiem, jak powstrzymać. What the fuck? What did I do? What did I do wrong? Why you have to be mad? It's just game. What? Okej, więc myślałem, że to coś wygoniłem spod moich drzwi, kiedy pizło, ale to nie była prawda, więc prawdopodobnie... A, tu jest coś jeszcze! Czyli jeszcze jeden pomniej ze strychu. O! Flash! Flash! Ale co ja mam zrobić? No nie mogę na nich poświecić. What? The enemies on the cameras only try to get inside your room when the screen is black. And only one of them can enter at a time. Nie rozumiem. W sensie, okej. Okay, czyli przed nimi nie mam jak się bronić, nie mam na nich chwycić flashem. Ale... Kiedy ekran tak zrobi się czarny, oni będą wchodzić! Plus jestem biegający. Siedź na dupie. Aha. Czy co? Mam rozwiązanie tej strasznej sytuacji. Flash! Okej. Pay attention to the attic cameras. Enemies might sneak into your room while you are distracted. Jak skoro zamknąłem drzwi? This is not okay. Spróbujmy tak. Zamykam drzwi, odwracam się, zwracam się z powrotem, drzwi są dalej zamknięte. Ale... Wait, what? What? Co ja zrobiłem? Ja nawet nie...
What? Nie mam pojęcia, o co chodzi z Golden Freddym. A... Aha! To jest kolejna rzecz. Trzeba go szukać na kamerach i jego zaświeci 12 razy, żeby pokazać. To jest dick move. To jest totalny dick move. Cię kurwa nie robi. And where do we find ya? Tu jest. To jest on? Raz. Okej. O co chodzi? Co? Chyba zepsułem grę. Powinna być daleka scenka, chyba coś zepsułem. Cześć. Why? Why? Okej, zamknę obydwoje drzwi i zobaczymy. O! Ktoś przyszedł! Zaraz, a drzwi się otworzyły. Drzwi się otworzyły! What? What? Cześć, czemu to płonie? Tylko jedne mogą być zamknięte w tym samym czasie, rozumiem. To był mój błąd. Lewe były zamknięte? Były zamknięte lewe, czy nie? On się obraca 180 stopni, czyli to jest na odwrót. Obraca się tak szybko, że nie byłem w stanie tego wyłapać. Dobra, zaczynam to teraz rozumieć. Czyli tych dwóch może wyganiać, oni są na odwrót. Lewo to prawo to lewo. Dlatego kolesie muszę świecić i 12 razy Golden Freddy'ego znaleźć na kamerach. I słuchać tego trzeciego. Tyle. Ogarnąłem. Okej. Dobrze. A ty się trzymaj z daleka. Bo załatwię sobie nakaz. Zakaz sądowy na zbliżanie się. No touchy touchy, czyli to mnie z prawej. O, na styk. Stop it, get some help. Nigdzie nie widzę Freddy'ego. Z lewej. O nie, przedostał się! To było na styk, ja nie wiem co się stało. Okej, złamał sobie blokadę, czyli może przejść dalej. Co mnie troszeczkę przeraża. Ale jeszcze nie przeszedł dalej. Nope. Okej, ogarniam.
ten jest z lewej. Z lewej! No właśnie. Ale Golden Freddy'ego nigdzie nie widzę. Tu jest. Już go nie ma. Shit, jest tutaj. Dawaj, 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 come on. Nie wiem, czy go znalazłem pierwszy raz, czy drugi. What the fuck? Z prawej jest, okej. Przyjemniaczek. To się nie skończy, to nie ma określonego czasu do przetrwania, to trzeba przetrwać na tyle długo, aż znajdę 12 Golden Freddy'ch, czyli muszę się skupić na tym, żeby znajdować tych kolesi. I tyle. Dobrze myślę? Hello. Z lewej! I teraz z tej. Dobrze. Panowie wyjaśnieni. No ty, kolego, trzymaj się z daleka. Gdzie jest Golden Freddy? Za mną. Czy to oznacza, że on się wtedy pojawia na jakiejś kamerze czy coś? Nie wiem. Na tej nigdy go nie widziałem. Chyba go jeszcze nie dostrzegłem tutaj nigdzie. Z lewa jest. Okej. Jest już! Sorry, najpierw to. Zdążę czy nie? Is of good. Są z obydwu stron. Ach, te ciarki, jak u to biegnie. Z lewej, okej. No spokojnie. Trzymamy to. Tylko musimy też Freddy'ego znaleźć. Inaczej to nie zadziała, ale przynajmniej już wiem, jak to wszystko działa, okej. Not bad. Mam 3 złote Freddy'e? Złote Freddy'e? 3 złotych Freddy'ch. Prawdopodobnie. Z lewej, okej. Najpierw Freddy, bo mamy 4. Mamy 4, okej, jest dobrze. Tylko czy zdążymy go wygonić, zanim przejdzie dalej? Hell no! Tu jest pusto chwilowo, okej. Mamy 4. Kolejny poziom płonie, co jest grane? To jest chyba mój upływ czasu, jaki mam, nie? Był tu gdzieś, nie widziałem go. Ale słyszałem pyknięcie jakiegoś ekranu, więc... Więc gdzieś był. Okej, okay, Freddy jest tutaj, zasłania światełko, patrzcie. Tutaj. Dokładnie, zasłania światełko, tutaj jest Freddy, dobrze wiedzieć, okej. Okay. To wiemy na przyszłość. Jeżeli mam powiedzieć, co sądzę o tym trybie rozgrywki, to jest... dobry, jest naprawdę fajny, jest jak...
jak typowe, standardowe FNAF experience, ale... Oh boy! It's nasty! Freddixy dalej mnie nie lubią, nie? Jest! Come on! Come on, boy! Come on! It's all gonna be okay! Let's do this, guys! We have to do this for more Russia! Nie pytaj się. Jeden misiek chciał iść na imprezę, ale mama potrzebowała go też w domu. Dodatkowo ten misiek umówił się ze swoim przyjacielem, który na imprezę nie został zaproszony. Więc co miałby powiedzieć? Sorry stary, nie przyjdę, bo idę na imprezkę bez ciebie. Pewnie mógłby. Prawdziwy przyjaciel powinien zrozumieć. Ale on bał się jego reakcji. Więc... Więc się sklonował kurwa do liczby 12 i teraz go szukaj chuja po całym wszechświecie. Dobranoc. Normalnie napiszę książkę o tym. A nie, bo to będzie rip-off z gry, no to nie. Nie chcecie takiej książki, to nie. Wasza strata, nie macie pojęcia, ile tracicie. Taki content. On się zawsze pojawia na kamerach, na których nie ma tej kreacji. Tu jest teraz, patrzcie, teraz go lepiej widać. A teraz go nie zbierzemy, musimy wygonić kreację, bo nam to się teraz wdupczy. Jak po swoje. No i będziemy mieli przechlapane. Z prawej. Halo, pozłacany kartofelku. Kazieś jest, tu jesteś. O, już sneaky cunt. Chyba go nie wygonię teraz. Odkręca, no. Dypa. Ale trudno, trzeba zaryzykować czasami. Okej. What? Co? Dźwięk ognia się tak nasilił, że już nie wiedziałem co robić, nie wiedziałem czy słyszałem właśnie bieg od jakiej strony i to mnie zmyliło. Nie zdążę zebrać 12, dopóki ten ogień zanim ten ogień mnie spali. Chwila, dostaję pierwsze piętro. Może na każde piętro są 3, a nie 2. Nie znajduję tyle miśków. Po 2 miśki znalazłem na każde piętro. Nie mogę znaleźć 12, zanim mnie spali. O co chodzi? Jeden. Dwa, idziemy na całość. Już się pali? Tak, po 2 się pali. 3!
Hello. Cztery. Teraz w momencie, kiedy mamy cztery, pali się też tutaj. Tu będzie sześć, tu będzie osiem, dziesięć będzie u nas, nie zdążymy. Jak my to mamy zrobić? Pięć. Był tam. Znowu nie zdążę, sorry. Sześć. Teraz się pali sypialnia. So what the fuck? What is this? Siedem. Ciśniemy dalej. Nieważne, że mogą mnie dostać. Dobra. No tylko odkręci i się wróci. I zaraz go zgarniemy. Mamy 7, mamy ponad połowę. Przy 8 zacznie się palić office. No i czemu go nigdzie nie ma?
Jest! Dobra. 8. Pali się też office. I zaraz zacznie się palić tutaj, jak jeszcze zbiorę 2. I teraz z prawej. Okej. 9. Oh shit. Nie, z drugiej strony. On już jest tutaj. Tego nie planowałem. Malutki tilt. Już płonie u mnie. Nie mam pojęcia, jak temu zaradzić. Oh shit! It is not good. It is of not good. Okej. Niedobrze. What? Zebrałem wszystkie, czy mnie dorwał? Zebrałem już wszystkie? What? Chyba źle liczyłem. Man found dead in his own house. Body found by landlord in a recently repaired country house. Czyli, że mnie dorwali. What about them? If I have to go,
Then you at least promise me they'll be safe. Promise me that you won't harm them. Please. Oh boy. Takich cinematików nie jedna gra horrorowa by pozazdrościła. Naprawdę. Budżetowe gry. Oh, I was so worried. It's okay, Val. It's okay. We're safe now. Have you called 911? Yes. Oh, yes, I did. As soon as we got out, I called them. A few hours ago. They said they'll be here as soon as they could. Oh, God, you stayed inside there for so long. They thought you... But I didn't. Don't worry. Everybody is fine. Daddy, what happened to home? Why is it burning? Is Michael still in there? We are safe, Nick. Murders. You're safe now. Dad? What do we do now? Everything's gone. You are safe now. It's all that matters. Dad, you're acting weird. You are safe now. That's all that matters. Honey, are you okay? You are safe now. That's all that matters. Daddy, no! You are safe. Oh my God, oh my God! All that matters. You are safe. That's all that matters. You are safe. Zapętlona sekwencja. Troszeczkę robotyczne, nie sądzicie? That's all that matters. See, they're safe now, just as you wanted. Thank you for your cooperation, Scott Coughlin. I'll take care of everything from here. Creepy. Creepy as shit. Ale już wiem, właśnie tak jak mówiłem, dlatego ten level był tak długi do pobicia, bo to był, no, to był boss. To była gra Five Nights at Freddy's zamieniona w fabularną wersję gry. Troszeczkę jak Sister Location, tylko bardziej mieszała ona różne mechaniki z poprzednich gier. Nie wiem. Jak na moje to jest zajebiste. Czuję się, jakbym grał w naprawdę jakąś obszerną, rozbudowaną, komercyjną produkcję. A to jest fun game. To się w głowie nie mieści, do jakiego stopnia to wszystko dąży i dochodzi, tak? Wow, jestem w szoku pod względem tego, jak to było wykonane i jaki to jest quality gameplay, okej? Okay? Jako fun game, to jest niepojęte dla mnie. To teraz pytanie, co nam zostało, bo byłem pewien, że to jest ostatni odcinek pod względem ilości drzwi, co tutaj widzieliśmy, ale... O, FL Studio było używane do robienia... i Cubase chyba też? FL Studio sam używam. Generalnie... Widzieliśmy 5 orka drzwi, 5 poziomów do pokonania, ale podobno jest tego więcej. Albo źle słyszałem, albo tak nie jest, nie wiem. Wiem, że na pewno coś jest na rzeczy z Golden Freddy'm i nie mam pojęcia, co to jest. Erase all program extras. Zobaczmy. Wiem, że jest coś z Golden Freddy'm i na to poświęcę jeszcze jeden odcinek, jeżeli cokolwiek rozgryzę z tego, ale... Bedroom blind mode? Co? Przeciwnicy, Freddy? Możemy ich sobie poobracać, this is so cool! Bonnie! Chica!
A ta gra się drastycznie zmieniła od czasów, kiedy w nią grałem. W sensie od tych poprzednich wersji, co poprzednio wychodziły, wiecie, osobno piwnica, osobno strych. To się turbo zmieniło. Ale on się trzęsie. Endo B. Angel. Angel! Nawiązanie do... To jest nawiązanie do Płaczących Aniołów, bo zasłaniał oczy. Tak jak Płaczące Anioły w Doktorze Who. Polegające na tym, że jeżeli na nie patrzysz, to się nie mogą ruszać, bo się zmieniają w kamień. Jeżeli nie patrzysz, już mogą robić cokolwiek. Mogą się ruszać, dopóki nikt nie widzi. I to jest nawiązanie do tego totalnie, bo nazywa się Angel jako anioł, tak? Zakrywały twarz, żeby nie patrzeć na inne anioły, wtedy mogły się zablokować nawzajem. Długa historia, Doktor Who i takie sprawy, ale... Teraz wiem, że z tego czerpali inspirację. To nie może być zbieg okoliczności. Blue? To nie wiem, to do czego to mogło być nawiązanie, nie mam pojęcia, ale... Może te kable do jakichś włosów były nawiązaniem, albo... Że brali... w koncept z Boniego, który jest niebieski. Tak, to wygląda na koncept Boniego, tego zepsutego z drugiej części. Endo Free Mouth. No po prostu pyszczek, nie? To bym go nazwał pyszczek, gdybym wiedział wcześniej, gdybym nie rozróżniał i się tym zajmował tak naprawdę. Czerwony, red. To są chyba nazwy robocze tak naprawdę. Creation, stworzenie, to jest dopiero... Troszeczkę koncept z Sister Location, żeby połączyć wszystkie animatroniki, które są dookoła, ale... Man! Cokolwiek zrozumieli Sister Location, worth it, bo powstała zupełnie nowa, inna gra. Scenka prologowa, scenka zakończeń, behind the scenes, newspapers, to są gazety. Więc mamy dwie gazety. I to jest coś właśnie związane z tym Golden Freddy'm. I musimy zdobyć jeszcze trzy wreszcie tych poziomów. Więc dowiem się, jak to zrobić. Zrobię to w następnym odcinku. I tego się możecie spodziewać, że rozgryziemy to. Zobaczymy, czy tam nam coś odblokuje, jeżeli przejdziemy. Behind the scenes. Jak powstawały wszystkie stworki. No cudo, miazga. Te tekstury są tak zajebiście zrobione. Ja patrzę na to pod takim dziwnym względem dość, bo sam tworzę czasami takie rzeczy, bawię się tego typu rzeczami i to jest dla mnie... To jest dla mnie mega interesujące, jak to wygląda od strony twórców. O! Blueprinty, to jest właśnie coś, za co nie ogarniam i tego. Unreal Engine. Unreal Engine jest pod względem tworzenia gier o tyle prostszy, że tam jest totalne minimum programowania. Chcesz coś zaprogramować, robisz sobie właśnie taki wykres, że na przykład, jeżeli naciśniesz przycisk do przodu, to postać przesuwa się do przodu i zaznaczasz sobie tego typu rzeczy, zamiast programować. To w Unity się pisze to jako kod. Ja chyba wolę napisać to jako kod, bo nie potrafiłbym tego tak ogarnąć, albo po prostu nie jestem w stanie się za bardzo zmotywować, żeby naprawdę spróbować tego. Podobno to jest bardzo dobre. Jak widać, da się zrobić coś zajebistego tym. Behind the scenes kolejne, mamy cupcake'a ciemnego. To są... różne piętra, z tego co widzę. Boiler room. Door clicking. Jakie drzwi otworzyć, jaki tekst pokazać. Sprawdzanie muzyki. Zatrzymanie muzyki. Wyłączanie, włączanie świateł. No, to jest cały skrypt do gry. Do jednego z poziomów prawdopodobnie. Z tego co widzę. To jest cały jeden poziom. Cały skrypt. A nie tysiąc linijek kodu. Dobra, chwilowo to będzie na tyle, ludzie. Survival mode tu jeszcze jest.
Także zobaczymy, czy będę tykał te tryby. Nie wiem, czy chcę się tak męczyć. Zobaczę, czy miałem ochotę. Ale najpierw skupimy się na Golden Freddy. Także chwilowo to było na tyle. Dzięki za obejrzenie, tak jak zawsze, trzymajcie się. Do zobaczenia w następnych filmach. Na razie.